Powiem to tak, że ponieważ ja jestem, byłem parafianinem kościoła na placu Szembeka, to pamiętam pewne zdarzenie związane z tym kościołem. Któregoś dnia, jak przyszła z wypiekami na twarzy, rozmawiałem z jakąś sąsiadką, powiedziała do mojego ojca, bo ja byłem tutaj małym chłopcem, że oto coś cudownego się wydarzyło na placu Szembeka w kościele. I zbliżamy się do kościoła, który dla wielu ludzi nadal jest centrum dzielnicy, stanowi centrum dzielnicy, no a dla wielu jest po prostu przyjemnym budynkiem, może budzącym przyjemne skojarzenia. Ja osobiście brałam tu ślub. I okazało się, że w tym kościele cud się jakiś wydarzył. Nie będę tego komentował, bo jestem trochę sceptykiem, ale wydarzył się cud i błyszczał krzyż, który był na dzwonnicy tego kościoła. Bardzo, bardzo przyjemna rzecz, którą wspominam, to tysiąclecie państwa polskiego, którą w 1966 roku zorganizowano i przez cały plac, kościół był wypełniony ludźmi i cały plac dalej, który się tutaj znajduje, plac Szembeka, o, cały ten teren, teraz już ładnie wykończony, wtedy też był ładny, tylko tyle, że ładny inaczej, nie tak jak teraz jest, nowocześnie, był wypełniony tłumem ludzi. Zbiorowisko było jak pod Stocznią Gdańską, no po prostu. I wszyscy ci ludzie jedną piersią, cicho, żebym nie płakała, śpiewali Boże coś Polska. No wtedy ryczałam jak dzika i nawet zemdlałam, pogotowie przyjechało, fajnie było. Oj, działo się, wszyscy pamiętają, ja też. Nie błyszczał jakoś tak intensywnie, ale mnóstwo parafian się tam zgromadziło. Ludzie patrzyli na ten krzyż i to tak jakby integrowało tych ludzi do tego kościoła. A ja sobie radzę na pracę, bo na pracę dobrze mi jest. Praga to swojska enklawa, gdzie schowała się Warszawa, co ma duszę, honor, a czasami...